Czy to wszystko działa? Czy ja jeszcze potrafię to robić? That's what she said. Hej, z tej strony Eleven, to jest ponownie The Binding of Isaac Afterbirth. Powinienem wyciszyć telefon. Już się uczę na własnych błędach. Nie będę wam kłamał. Przez długi czas mnie nie było. Przez długi czas w ogóle nie tykałem YouTube'a, nie nagrywałem nic. I to była najdłuższa przerwa od YouTube'a, jaką miałem od... Jaką miałem kiedykolwiek, bądźmy szczerzy, okej? Więc stwierdziłem, od czego zacząć. Mam do zrobienia Hello Neighbor, mam do skończenia Observera. Miałem Life is Strange użyć na streamach. Ale stwierdziłem, że potrzebny mi jest Isaac. Potrzebuję sprawdzić, czy ja jeszcze potrafię w ogóle grać. Czy grałem w międzyczasie dużo w Overwatcha. Grałem w różne nowe gry, tak dla siebie, żeby pograć. Nie nagrywałem nic. Ale chcę sprawdzić, czy po prostu potrafię jeszcze nagrywać jako film dla ludzi, rozkręcić się jakoś. A Isaac jest do tego luźny, więc nie widzę żadnego problemu. Nie ten save, źle Eleven. Także tak, co możemy zrobić, żeby było śmiesznie? Na pewno nie The Losta. To jest ciężka decyzja. Isaac Greedier Mode, tego nie zrobiliśmy, ciśniemy. Podstawowa postać, podstawowy tryb, Seed 0RWK2RW3. Okej, okay, zatem Eleven, co się u ciebie dzieje? Czemu mnie nagrywałeś? Bo byłem głupią tempą pałą. Staram się nie przeklinać, mam taki mój osobisty no swear challenge do takiego czasu. Tylko że przypomniałem sobie o nim teraz. Także trzymajmy się tego, jeżeli nie, no to i tak będę zmuszany tutaj przez kilka osób do jedzenia cytrynki. Także standard. Nic nowego. Wszyscy wiemy, jak to wygląda, jak to wszystko działa. Mamy blank card, to fajnie wygląda. Nie mamy klucza. Mamy, zaraz, możemy sobie kupić klucz. Ej, to jest dobry pomysł. Mamy klucz, możemy wejść do treasure roomu i dostać... Dwa uste zapy, to jest zarąbisty seed. Dobra, więc let's go. Zobaczymy, czy potrafię w to jeszcze grać. To jest w końcu greedier mode, to jest ten cięższy. Więc postaram się jakoś bardzo nie gałganić i jakoś w miarę to ugrać. Aha. Patrzyłem, czy achievementy na Steamie wyskakują na tym programie nagrywania. Czy czasami nie jest, wiecie, nie będzie coś zaspaniałego, co chwilę wyskakiwało, że ktoś w coś gra na Steamie, musiał mi się wyłączać. Dobrze, zatem no Eleven, dawno ci nie było, jak tam życie? Jak zawsze. W sumie to trochę inaczej. Generalnie miałem, bądźmy szczerzy, cięższe dni. Ała, nie, tego nie chcę. Miałem cięższe dni. Są momenty w życiu, kiedy, wiecie, dzieją się złe rzeczy, są cięższe dni. Są też momenty w życiu, kiedy nie ma nic złego, ale twój mózg sobie myśla złe rzeczy, jest overreacting. Generalnie można powiedzieć, że miałem okres. Tak, zły okres. Albo po prostu okres. Obydwa określenia idealnie pasują do tego, co się u mnie działo. Więc stwierdziłem, że ja się próbowałem zmusić kilka razy do nagrania filmów, bo mówię, kurczę, ten kanał już tak stoi długo, taki pusty. Ta gra mi przycina, to mi się nie podoba. Ten kanał stoi długo taki pusty. Generalnie wypadałoby coś zrobić, wypadałoby się ruszyć. Może jak się ruszę, to wiecie, często tak miałem, że jak się ruszyłem już z filmami, to mi szło dużo fajniej. Nagrywanie też poprawia mi często humor, bo jest po prostu jakoś tak, nie wiem, gadam sam do siebie. I kiedy człowiek mieszka sam i ma okazję pogadać samemu do siebie, to jest coś, co definitywnie poprawia humor. Wierzcie lub nie, to jest głupie, ale zajmuje czas, poprawia humor, nie masz czasu na myślenie o pierdołach. Tak jak mówię, overthinking i wymyślanie sobie samemu problemów, które nie istnieją. Jestem w tym specjalistą. I tak, jeżeli się ma na to czas, to tym jest gorzej, więc trzeba sobie czymś umysłu zająć. I zawsze mi to zajmowało, że tak powiem, zawsze mój umysł był zajmowany nagrywaniem. Natomiast teraz, no bywa różnie. Tu jest shot speed up, z tego co wiem. Blank card mi chyba nie za bardzo kręci na tym etapie. Ale let's go dalej. Co się będzie pytam? Okej. Okay. It's all good. Także no, żadnej tragedii u mnie nie było, że tak mnie nie było przez długi czas. Po prostu słabsze dni. Not a big deal. Tyle. I frankly, będzie się u mnie zmieniać kilka rzeczy w następnych
dniach, miesiącach, więc te filmy też dalej nie będą takie regularne, jakbym chciał, żeby były. Nie mam żadnych konkretnych planów na te filmy, będę jechał całkowicie spontanicznie, ale tak jak mówię, no... chyba tego mi potrzeba, nie mogę wracać, wiecie. Miałem małe osobiste spięcie sam ze sobą i wracam na kanał i teraz też tutaj będę się spinał. To tak nie do końca może być, bo to się skończy tragicznie i znowu zniknę na milion lat i ludzie pomyślą, że o, JJ Joker wersja 2, tylko że ten od FNAF-a, nie od Minecrafta, nie? Co? Okej, okay. to było dzikie porównanie, nie chcę takich więcej nigdy w życiu robić. Także tak, Isaac jest z kamerą, bo stwierdziłem, że czemu nie. Obciąłem włosy, w końcu. Mają trochę więcej życia w sobie, nie są takie oklapnięte, co mnie bardzo cieszy. Wszystko ma u mnie ciut więcej życia, perforum, no tak, super, same D6 dostaję. No fajny run, dwa losy zapy, boże, la. Speed and shot speed up. Dobra, ja sobie to chętnie wezmę. Zachowamy sobie runy na niższe piętra i ciśniemy niżej, nie ma co, oszczędzamy. Dobra, na razie jest z ranem spoko i tak dalej. Wziąłem sobie kamerę do Isaaca, bo kiedyś nie chciałem kamery do Isaaca, bo nie wiem, miałem różne takie kusząca propozycja. Kleszcza bym wziął. Kleszcza to bym sobie wziął nawet teraz. Mogę użyć runy perfru, ale może bym chciał więcej dolarów. Nic mi z tego może wypaść. A za tą sumę będę musiał sobie kupić coś pewnego, więc to lepiej wezmę. Więc tak zostaniemy. Lakab dostaliśmy. Spoko. To było tego warte. Wezmę sobie kleszcza i wezmę klucz. Czy nie jest na przecenie? Nie jest na przecenie. Ding! Bierzemy go. I zobaczymy, co tutaj jest. To tak jest słabe. O, to jest lepiej. That's much better. Yeah, boy, now we can go. A sobie użyję D6 i zobaczymy, co mi się zroluje potem. Także ja generalnie kamery nie miałem przez jakiś czas, bo tak jak pisałem posty na Facebooku, że ogólnie miałem wrażenie przez jakiś czas, że do Isaaca kamera nie pasuje za bardzo, bo ludzie się skupiają na tym, co jak ja wyglądam, że tak powiem, albo jakie miny robię przy mówieniu, co często właściwie nigdy nie jest planowane, to samo wychodzi, ja tak mam. I zamiast skupiać się na konkretnej grze, co mogło być plusem i minusem dla wszystkich generalnie, nie wiem. Więc to była moja basically wymówka też na to, że tak jak pisałem, nie za bardzo widzę sensu posiadania kamery w Isaacu, bo zajmuje istotne fragmenty przestrzeni na ekranie, istotne elementy UI i tak dalej, czyli interfejsu użytkownika, czyli w tym wypadku na przykład kleszcza mi zasłania, bo nie wiecie, że mam, nie wiecie, że mam kleszcza, ale że mam kleszcza, no to akurat tutaj wiecie, zostaje na stałe, więc no the big deal. No ale to była troszeczkę moja wymówka na to, że mi się nie chciało tego, przy czym no otwarcie na Facebooku napisałem, że raczej wygodniej mi jest nagrywać bez kamery, bo mogę się rozwalić w jakiejkolwiek dowolnej pozycji. Jak ludzie grają na kanapie czy gdzieś, albo na fotelu, mogą się rozwalić jak chcą i to nie wygląda, wiecie, dziwnie potem na filmie. Ja się o takie rzeczy przejmuję, bo jakoś tam próbuję tą stylistykę filmów zachować, ale no dlatego głównie właśnie te dwa powody, które wymieniłem. A czasami się nie chciało siedzieć po prostu z lampą, wiecie, włączoną na oczy. Czasami niektóre gameplaye mi się tak wygodniej ogląda samemu, więc sam postanowiłem tej formy spróbować. Dostałem masę w pierdzielu teraz i to nie jest wcale fajne. To sobie wezmę, to jest fajne, this is good. I sobie wezmę serce. Więc tak, próbuję zebrać myśli, bo mi to strasznie nie idzie. Nie wiem, tak jak mówię, nagrywanie bez kamery jest wygodniejsze, bo mogę się rozwalić jak chcę, nie muszę dbać o oświetlenie, jest mniej rzeczy, o które muszę się martwić i przejmować, a i tak właśnie chciałem zaznaczyć, że gameplaye z Isaaca zazwyczaj wyglądały tak, jak wyglądały, że ja sobie gadam swoje, a ludzie najczęściej nie tyle oglądają samą grę, jak gram, są tacy, co oglądają samą rozgrywkę, ale większość ludzi, z tego co wiem, co mi potwierdzaliście w komentarzach kilka razy, bardziej słuchacie tego, co gadam i co chrzanie, bo przy Isaacu zdarzało mi się nawijać różne pierdoły i głupoty, albo jakieś ważniejsze tematy poruszać,
No niż, więc wolaliście po prostu usłuchać niż oglądać, więc to nie było aż tak istotne. Dlatego przy tym, że kilku seriach ta kamerka zanikała coraz częściej. Mnie też włosy wkurzały, że były trochę dłuższe, a lubię mieć dłuższe włosy. Tylko one nie do końca zachowują się tak, jakbym chciał, żeby się zachowywały. Więc no niestety, ale muszę mieć krótsze włosy, żeby jakkolwiek to wyglądało, żebym nie wyglądał jak 50-letni staruch, żebym czuł się lepiej, nie odganiał włosów co chwilę z głowy i wiecie, takie tego typu rzeczy. Nie wiem, jakoś mimo wszystko myślę, że nie tylko ja na YouTubie tak mam, z YouTuberów, których znam przynajmniej, że nie tylko ja o takie rzeczy dbam. No ale mniejsza o to, więc to były moje powody na to. Kamera myślę, że będzie częściej w filmach w większości. Nie wiem czy w Isaacu konkretnie, bo tak jak mówię, ludzie dużo słuchają zamiast oglądać. Tu nie za bardzo to ma sens, a Isaac też jest taki, żebym się wychillował. Ale teraz konkretnie kamera jest w Isaacu po to, że nie grywam jakiś czas. I tak jak mówię, to jest film Crash Test, w którym próbuję sprawdzić, czy jeszcze potrafię. Czy ja jeszcze potrafię pogodzić sensowne granie z gadaniem, bo ja dawno tego nie robiłem. Oczywiście, że to jest jedyna sensowna opcja, którą wezmę. Deathbird tak słabo. Dobra, to ciśniemy niżej. Zatem tak. Ostatnio pogrywałem sobie sporo w Overwatcha, jak wiecie. Overwatch to jest gra, przy której fajnie mogłem siąść ze znajomymi. I wiecie, ja nie grałem nigdy dużo w... O, cholera. O, całkiem spoko, to mi się podoba. Idealny pick-up jak dla nas. Więc Overwatch to jest no, basically shooter. Co wszyscy wiecie i takie, że Eleven nie gra w shootery. Suddenly Eleven gra w Overwatch, nie? To taka niespodzianka. Wiecie, tu nie chcę nic kupować. Wyjdźmy z tego piętra jak najszybciej. Kupmy tylko klucz i wyjdźmy. Bo tutaj nie ma sensu, że tak powiem, marnować czegokolwiek. Hot bombs. No niech będzie, mamy bomby. Fajnie, to możemy teraz zdobyć klucz i tą skrzynkę otworzyć. Perfekcyjnie jak na mnie. Więc pogrywałem w tego Overwatcha ze znajomymi, trochę czasami z widzami. I wiecie, no śmieszna rzecz, bo Overwatch to jest gra, która nie ma jakiegoś zarysu fabularnego, znaczy ma zarys fabularny, dość głęboki. Twórcy go rozwijają w jakichś komiksach i tak dalej. Jest on tam wpleciony przez jakieś teksty postaci w grach. Fajna rzecz, podoba mi się. Aczkolwiek to była gra taka bardziej luźna, że nie trzeba ogarniać fabuły, żeby grać. Można po prostu grać, można po prostu chamsko się wyżyć. A wiecie, te dłuższe dni trzymały się trochę dłużej, więc ja jeszcze wtedy nagrywałem, tak? I to się nawarstwiało, stwierdziłem, że zaraz mi przejdzie i tak dalej. Ale ta przerwa chyba jednak mi się przysłużyła dość dobrze, bo jak widać jest dużo lepiej ze mną. Ja się czuję całkiem pewnie teraz nagrywając, to nie jest tak, że się przymusiłem. Po prostu siedziałem przez północ i nagle takie, zaraz spróbuję, nie? Więc to jest dokładnie tak, jak zawsze było. Jest wszystko okej. Ja sobie teraz analizuję całą sytuację sam dla siebie i to będzie brzmieć strasznie dziwnie. Ale tak jak mówię, Overwatch to była gra, żebym się wyżył po prostu. Żebym nie musiał myśleć o tym, co zrobić w grze, jakie zagadki rozwiązać, nie? Tylko po prostu to było strzelanie, napieprzanie w przeciwników. Easy stuff, tylko trzeba było też się skoordynować z drużyną. Trochę się powyżywaliśmy na tych grach. Też ludzie zwracali uwagę, że ja stałem się w grach trochę bardziej ostatnio sesji, taki savage mi się włączył, taki typowy gracz CS-a, który po prostu biega na wszystkich i przeklina straszne prawo i lewo, czego też chciałem uniknąć, no ale jak człowiek właśnie próbuje wykorzystać grę jako takie miejsce do stresowania się i tak dalej, i przy okazji to nagrywałem, no to widzicie, wychodziło jak wychodziło, więc ja przepraszam, jeżeli ktoś się do mnie zraził po tych filmach i ja się nie zdziwię, jeżeli by tak było. A nie będę miał pretensji, bo sam nie lubię takich rzeczy oglądać, więc też dlatego zaprzestałem trochę nagrywać, żeby się z tym ogarnąć, bo nie lubię taki być, czym myślę, że wszyscy dobrze o tym wiecie. No ale było, już nie ma, mam nadzieję, że nie będzie. Nie mam już potrzeby się wyżywać jakkolwiek. Pograłem sobie masę rankedów, przy czym wiecie, to są gry, gdzie masa ludzi bardzo poważnie bierze tę grę do siebie. Ja też przez jakiś czas brałem grę do siebie na poważnie. Ja się strasznie, wiecie, spinałem, że nie umiem grać, tak dalej. Pograłem te rankedy, postarałem się tam trochę lepiej grać.
Aż w końcu, wiecie, po tych wszystkich rankedach dobiłem sobie do takiego golda, jeżeli ktoś ogarnia tam te rangi. Byłem w Silverze pierwszy raz, jak pierwszy raz grałem w czwartym sezonie. Potem trafiłem do brązu, potem znowu mi przydzieliło do brązu i z brązu wyszedłem do golda, więc myślę, że troszeczkę bardziej ogarnąłem tę grę. Cieszę się, że na tyle ogarnąłem sam dla siebie. Jest wszystko cacy, wszystko fajnie. No generalnie tyle. Potem zacząłem grać quick play'e jako generalnie nowy człowiek po tych wszystkich rankedach pełnych soli, pełnych ludzi nienawiści, przy czym ja prawdopodobnie często byłem jednym z tych ludzi. Po tych wszystkich złych rzeczach w końcu finally mogłem pograć te quick play'e, tak wiecie, bardzo chillowo. Nie krzyczeć na kogoś, że piknął Hanzo i narzekać, że o nie, przegramy od razu. Mogłem być trochę bardziej w stylu, nie wiem, nie umiem grać Genjim albo Widow, więc postaram się nimi pograć, będzie śmiesznie, quick play'e, hurray. I to, no, widzę sam po sobie, że mi trochę ta przerwa się przysłużyła, to wyżycie na rankedach też mi się przysłużyło, chociaż to nie jest dobre, żeby, wiecie, iść do gier i być toksycznym względem innych, żeby się wyżyć. Można się wyżyć i się wygadać z innymi graczami czasami. Często było, że wchodziłem do meczu i ludzie pisali: cześć, jak u was, to jak wam mija dzień? Bo wiecie, to ważne, żeby wbić do takiego meczu. Jeżeli to jest coś poważnego, bo do tego zależy wasza ranga i gra całej drużyny, to trzeba się z ludźmi jakoś zgadać. A ludzie nie zawsze chętni, więc trzeba ich rozruszać i powiedzieć im: hej, będzie dobrze, chociaż wcale nie sądzicie, że będzie dobrze. Ale byli ludzie, co czasami sami z siebie pisali, nie zawsze byłem ten, co tak był optymistyczny. Sobie ludzie, co właśnie pisali, tam właśnie: hej, jak wam mija dzień? I ktoś tam: o, wysokie podatki za gaz i tego typu rzeczy. I wszyscy się wygadywali. A potem razem jako drużyna rozpieprzaliśmy drugą drużynę i to było tak satysfakcjonujące i tak fajne. Także tak, wiecie co, zaryzykuję. Jedno, zaryzykuję Call to the Void, niech będzie, spoko. I ciśniemy niżej. W sumie, wiecie co, mogę wziąć sobie jeszcze tego Soul Hearta, bo mi się może przysłużyć. Dobrze. No, także powyżywałem się w tej grze tak dalej. Jak nigdy nie grałem w LoL'a, to kiedyś jakiś czas mnie Kitsune, że tak powiem, zachęciła i trochę popróbowałem tego w LoL'a grać. Ale zagrałem kilka gier i ta gra jest dla mnie strasznie ciężka. Ja się nie będę bił tutaj z nikim, ale ja tej gry nie ogarniam. Jest dla mnie turbo ciężka, jest dla mnie turbo skomplikowana. A potem odkryłem Heroes of the Storm, czyli coś od Blizzarda po prostu, bo w Overwatcha cisnąłem na tyle długo, że stwierdziłem, że ogarnę sobie ich inne gry. Więc troszeczkę ogarnąłem Hearthstone'a, bo na telefon był też między innymi. Jest to darmowa gra. Heroes of the Storm tak samo jest darmowe, taka MOBA właśnie, coś podobne do LoL'a, ale zachęciło mnie to, że były tam postacie z Overwatcha, więc mówię: darmowa gra, zobaczę jak działa. Ciekawe, czy będą czy te postacie z Overwatcha będą działały tak samo jak załóżmy w Overwatchu, że będą miały takie same skille, mimo tego, że to jest MOBA, tak? A chyba użyję sobie w tym momencie D6. O kuźwa, Black Hole, Nothing Can Escape, to może być ciekawe. Podobuje mi się, dobra. Sprawdźmy to, let's test this. O, pięknie. Damage upy, super, podoba mi się. Więc jak to działa? Może użyjmy tego, jak będzie więcej przeciwników, to zobaczymy bardziej tego. A, to ich przyciąga. Okej, okay, to jest świetne. To jest świetne. Czyli taka generalnie, to jest, teraz mi się będzie kojarzyło z Overwatchem, to jest generalnie ult Zarii. Zaria to jest taka rosyjska, przypakowana kobieta, która właśnie rzuca takim grawitonowym czymś, co przyciąga wszystkich przeciwników. Spoko rzecz, podoba mi się. I to jest to 3 ładunki, no to genialne. Oj kurczę, zapomniałem, że właśnie tutaj strasznie jest rżnięcie na tym piętrze, że ja generalnie dostanę w ciry i to ostre. Oj. No, także tak, Heroes of the Storm, właśnie postacie z Overwatcha mnie przyciągnęły, nie będę nikogo oszukiwał. I one działają w tych samych zasadach, mają te same właściwości, te same ulty. Tylko są one bardziej podpasowane pod właśnie ten styl gry, jakim jest MOBA, tak? I to jest dla mnie coś zupełnie nowy tryb rozgrywki, której nigdy nie ogarniałem, nigdy mnie nie interesował tak bardzo.
Przy czym, no, przy LoLu mówię, to była gra typu, ja więcej czekałem na respawn niż grałem, bo tyle umierałem głupio. Jeżeli ktoś ogarnia ten typ gry, no to wiecie, tam są takie miniony, co podchodzą razem z wami i próbują rozwierzyć jakieś wieżyczki wroga. Wieżyczki fokusują się na jakimś, skupiają się na jakimś jednym celu. I załóżmy, jeżeli podbiegniesz ty pierwszy, to się sfokusują na tobie. Jeżeli wieżyczki, jeżeli miniony pierwsze, to się sfokusują na nich i można te wieżyczki rozwalać łatwo. No a ja właśnie głupio dostawałem w ryj, bo biegłem po te wieżyczki. Sterowanie mnie w ogóle gubiło, nie wiedziałem co w ogóle byłem zagubione dziecko w tej grze, umierałem cały czas. Heroes of the Storm jest pod tym względem łatwiejsze, pod względem rozgrywki, co mi się strasznie podoba. O nie, was to sobie łapie. O nie, nie, nie. Nie, nie, nie. No serio? Na was to nie działa? A to nie działa na bossów. No to świetnie. Więc ten tryb rozgrywki mi się dużo bardziej podoba. Jest jakiś bardziej ogarnięty. On jest, to jest basically LOL, tylko że z łatwiejszymi rzeczami. Nie jest tak dużo do ogarniania samemu. Jak ja to nie dostałem, to ja nie wierzę. To było cudem. Okej. Basically na przykład w LoLu nie ma koni, żeby się szybciej przemieszczać. Heroes of the Storm są na start. Jest dużo takich ułatwień. Nie ma tak, że jest, wiecie, 100 itemów różnych, z których można sobie poskładać coś sensownego, ulepszenia do swojej postaci na różne sposoby, które, jak wiem, o znajomych, którzy grają w LoLa, których nawet czasami twórcy gry nie są w stanie przewidzieć. To jest taki jak Isaac, że ma się swoje itemy, które się kombują w jakiś tam zajebisty sposób i to jest mega fajne. Ja tego nie rozumiem, bo z mojej perspektywy jako gracza, który nie jest ogarnięty w tę grę, to wygląda na tej zasadzie, że generalnie idziesz sobie... Nie wiem, czy to mi się przyda, może użyję tego D6? Nie użyję. Gdzie co, zostanę już z tym. Zostawię to na coś lepszego. Wezmę sobie serce tylko. Nie wiem, nieważne, zostawmy to. Może błąd, że wziąłem teraz to serce, a może nie. I don't know. No także, tak jak mówię, no to są rzeczy, które dla gracza, który zna grę, są raczej oczywiste. Można poczytać poradniki i dowiedzieć się, jak tego jak najbardziej efektywnie użyć. Ale dla mnie to jest dość skomplikowane, żeby tę grę ogarnąć i potem, wiecie, do każdej ze 120 iluś postaci czytać poradniki, jak efektywnie złożyć do nich itemy i tak dalej. Alternatywą w Heroes of the Storm jest to, że każda postać ma swój zestaw skilli. Załóżmy taka diva z Overwatcha, bo ją ogarniam i nią fajnie mi się grało. Grałem też innymi postaciami, tylko overwatchowymi oczywiście, tak? Ale taka diva, załóżmy, bo najwięcej będzie ogarniać, bo też widzę, że ludzie u mnie na kanale Overwatcha widzieli. Więc diva w Overwatchu ma matrycę obronną, która chroni przed masą rzeczy. Ma swoje karabinki nieskończone, które się nie przeładowują. Ma ulta, który generalnie robi samo zniszczenie jej mecha i powoduje masywny wybuch, przy czym ona sama z tego mecha wyskakuje i jest osobną jednostką. I te właśnie skille są tak samo w Heroes of the Storm, tylko ogarnięte na bardziej mobowy styl. I każdy z tych skilli ma 4 rodzaje ulepszenia. W jakimś tam stadium, tak jak można w LoLu ulepszać sobie skille te swoje domyślne, tak tutaj można te skille domyślne rozwijać na różne sposoby. Załóżmy, może matryca szybciej ładować jakąś zdolność. Może, że tak powiem, zdolność sama z siebie się szybciej ładować. Można mieć 2 rodzaje tych ultów pod R, które działają na różny sposób. Jedno to jest... To chyba było takie tuptanie, że ten mech tak skakał i był wszystkich dookoła. Inne to było... Nie pamiętam, nigdy nie używałem, ale mi się jakoś nie podobał opis, więc nie używałem tego. No ale to jest po prostu opis i wybierasz sobie jedną z 4 opcji. To jest alternatywna sklepu w LoLu, tak? Z itemami. Więc to jest dużo prostsze. Cokolwiek wybierzesz, będzie ci postać działała dość sensownie. Tylko wybierasz to po prostu tak pod taki styl gry wolisz i nie jest to tak skomplikowane, że musisz składać te itemy. Więc wydaje mi się bardziej proste. Bardziej ograniczone, ale proste. I to mi się spodobało. Więc no... Ja osobiście wolę to i może się kiedyś przekonam bardziej do LoLa, jak to ogarnę, ale mówię, 120 postaci, ogarnianie do każdej z nich osobno zestawu skilli, to mi nie wygląda dobrze. To jest chyba serca.
Chciałbym. Chciałbym. Nie biorę tego, potrzebuję serc. No can do, man. No, także tak, no pograłem sobie, poobczałem nowe gry, w Heroes of the Storm mi się mega fajnie gra. W LoL'a ciężej, ale no, co kto woli. Wielu ludzi, których znam, większość znaczna, zdecydowanie woli LoL'a. I go zawzięcie broni, przy czym oczywiście mają do tego prawo. Ja nic tutaj nie neguję, ja tylko stwierdzam, jaki tryb rozgrywki mi się bardziej podoba, jako komuś, kto no, jest pierwszy raz w takich grach, tak? No ale mimo wszystko. Mimo wszystko. Większość ludzi woli LoL'a z jakiegoś powodu. I chyba nie wiem, czy będzie mi dane to odkryć czemu na własnej skórze. Ale jeżeli tak ludzie wolą, no to co ja mam do gadania. Dobra, więc no, opisałem wam generalnie co się u mnie działo. W następnych dniach też się będzie działo, bo będę zmieniał miejsce zamieszkania. Co będzie quite fun. Ale zobaczymy jeszcze jak będzie z nagrywaniem. Czyli oczywiście, wiecie, ja biorę pod uwagę to, że nowe miejsce zamieszkania to ja muszę mieć jak nagrywać i tak dalej. To jest priorytet u mnie akurat. O Jezu, ale oni wpierdziel dostali. A, bo oni są bombowi i wybuchli razem z nimi. Ej, to jest genialne poniekąd. Dobra, dobry hint nie wchodzić sobie w tą pułapkę, bo się mogę sam w nią złapać, jak zawsze przyciągnie jakichś przeciwników. Good point. No, ale tak jak mówię, dużo zmian u mnie będzie w najbliższych dniach, więc ja się będę też powoli przystosowywał do tego wszystkiego. Kill steal, znaczy life steal za coś mam chyba. No, także regularność filmów i streamów, tym miałem w to nie wchodzić, przed chwilą tym powiedziałem. Regularność filmów i streamów będzie powracać przez długi czas, to będzie bardzo wszystko chaotyczne i tak dalej. Bardziej niż zazwyczaj, od razu mówię, bo zawsze wszystko mi jest chaotycznie, ale to będzie bardziej niż zazwyczaj chaotyczne. Ale powoli, getting there. I wszystkie gry będę jakoś ogarniał. Life is Strange bardzo chcę ogarnąć, bo zanim jeszcze w ogóle ta gra wyszła nawet, ja już miałem pre-order i tak dalej. Miałem nadzieję, że tego czasu się spokojnie ogarnę i tak dalej, że wszystko będzie cacy. Ej, to jest mega fajny item. To jest easy kill. Teraz by mi się przydał. O cholera, co tam jest? Oho, monstro. Monstro 2. Postaram się nie zginąć. Może od iluś tam przeciwników zabitych dostaję leczenie. Chyba coś takiego było z jakimś itemem. Bo tak widzę, że jak te pajączki czy muchy zabijam, to dostaję. Dobra, nie jest źle, ogarnę to. Spokojnie. W D&D's Night chciałem jeszcze trochę pograć, ale ta gra zaczęła mi działać na nerwy i jest ciężka, więc będę musiał przy niej spędzić trochę czasu, a nie chciałem tego brać teraz na pierwszy ogień. Transformacja w Gapiego może mi ocalić dupę, ale... Jestem głupi. Jestem totalnie głupi, że to robię. Okej, bierzemy to. Nie potrzebuję kluczy. Ani lock up. Więc po prostu zejdziemy na dół. Mamy jeszcze zawsze sklep i tam możemy wydać pieniądze. No tak, więc chciałem dokończyć D&D's Night, chciałem ruszyć Life is Strange, co będę oczywiście robił na streamach na Smashcaście, bo streamy na YouTubie to jest stan umysłu jakiś dziki. I tego nie chcę za bardzo tykać. Speed boost, to może nie. Nie wiem co brać. Zobaczymy. No tak jak mówię, Life is Strange na streamach, Skyrim będę chciał dokończyć, tym bardziej, że Skyrim wychodzi w ogóle na Switcha, co jest... Wow, ja bym może wolał nie, ale mi bardzo korci. Zeldę bym chciał dalej tknąć. Tylko no tak jak mówię, jeżeli będzie przeprowadzka, to ja będę musiał też ogarnąć razem z tym...
wszystkie jakieś rzeczy sensowne typu internet. Chciałem pokój wygłuszyć, bo ile sąsiedzi tutaj u mnie na blokach, gdzie zawsze mieszkałem, to byli bardzo tolerancyjni pod względem tego. Tylko raz mi się zdarzyła dzika sytuacja z czymś takim, że za głośno byliśmy, no to tam raczej nie chcę testować, że tak powiem, cierpliwości sąsiadów i wolałbym w samym własnym zakresie sobie pokój wytłumić, co zresztą kiedyś zawsze chciałem zrobić, bo wielu youtuberów ma te takie, wiecie, pianki wygłuszające z tyłu za sobą, które mega fajnie wyglądają, a ja lubię mieć za sobą ciemne tło. Widzieliście, że nieraz rozwieszałem po prostu zwykłą płachtę za sobą czarną, żeby czarne tło mieć, bo to mega fajnie wygląda. I fajnie się komponuje z filmami horrorowymi szczególnie, tak? Których w ogóle nie robisz, jest to nielewne, więc sobie na dzień, no wiem. Więc to na pewno będę robił ze swoim pokojem. I chciałem właśnie to jakoś fajnie, ładnie, sensownie ogarnąć razem z oświetleniem. A przy okazji to będzie wytłumaczyć pokój, co jest najważniejsze, tak? I no i generalnie to może troszeczkę potrwać, to może troszeczkę zająć. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś sensownie zaaranżować i będzie fajnie. Więc, tak jak mówię, wszystko będzie work in progress często. Będzie ciężko. O tych... Okej, szybko go rozwaliłem. Head of Krampus. Zada dodatkowe obrażenia, a to nie za bardzo. Ci co, wezmę Head of Krampus, muszę to wziąć. Świetnie! Dobrze! HP up i to potężne. To chyba daje też życie. Obstawmy się w życie. Dobrze! Dobrze. Jest okej. Okay. Jest bardzo dobrze. 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 Dobra, jest naprawdę good. Mamy masę much. Mamy dużo zdrowia, możemy to wygrać. Mam nadzieję. Będzie fajnie. Nie sądziłem, że to wygram, tak wiecie, na pierwszym podejściu, bo dawno w Isaaca też nie grałem. Dziękuję za monetę, jakbym się jeszcze miał czegoś przydać, tak dalej. Zejdź tutaj. Piźnimy ci jak tylko na mocniej się da, bo za chwilę, jak przyjdą te ludziki, żeby nie zjadły. Okej, to będzie easy win. Znaczy, on ma tutaj dwie fazy, zapomniałem o tym, okej. Okay. Nie, że tak powiem, nie szarżujmy za bardzo. Dopóki nie będziemy mieli jakiegoś większego problemu z tymi dzieckami dookoła, pozbieram im monety, bo on się tym leczy i to dość sporo, z tego co wiem. Chyba zestaw Gapiego tutaj nam wygrał całą grę. W sensie te muchy robią masywnie dużo. Nie wiem jak tego uniknąłem, nie pytam, cieszę się po prostu, akceptuję. Yes. O, Penny Tears, ładnie. Weźmiemy, ale nie, bo to będzie robić monety i go leczyć. Kurde. To niedobrze, to nie jest wcale na niego dobre. Dobra, dostałem czarne serce z tego. Jeszcze jedno, okej, okay, bo... Jak to się nazywa? To nie było The Void, jak to się nazywało? To było to coś, co powodowało, że... A Tame, Call to the Void, to było to. Dzięki temu dostałem czarne serce, bo zatruło tam kogoś dookoła tym pierścieniem czarnym. I było fajnie. Co? Dobra, wyczyściłem sobie ich, spoko. Powinno być całkiem okej, tylko ta następna faza mnie trochę przeraża, bo nie pamiętam totalnie jak działała. Walaj! Nie, tego piątaka nie zbierzesz. Wydupię. Daj mi go, dziękuję. A teraz umieraj! It's time to die! Ale to jest na nich farma generalnie tego, czarnych serc, jeżeli się uda dobrze. Okej, mam pełne zdrowie praktycznie. O cholera, rozumiem, że tutaj też tego strzela.
O cholera, ale mi ominęło. Czekajcie, bo ja tutaj teraz nie wiem co robię. Żebyś się nie leczył, gnoju. A teraz wżeraj moje coiny! Experience my coins! Próbuję się teraz skupić, żeby tylko nie przerażnąć, bo fajny run mi się trafił, taki mega dobry. No i smutno by było, jakby coś miało nie wyjść, nie? Pół zdrowia ma. Spoko. Też ja się nie leczę monetami, to by było zbyt piękne, nie? Cholera! Dude, what the fuck? No nie no, on mnie jeszcze zabije. Nie wiem jaki mam zasięg generalnie tych moich łez, chciałem powiedzieć, ale to są monety. Mogę paść. Znaczy się, nie mogę, nie mogę, to jest unacceptable. To będzie mega słabe jak ja teraz dednę. Uuuu, przeżyłem. Dlatego wolałem właśnie zamilknąć. D1 has appeared in the basement. Fajnie. Ciekawe, czy coś w ogóle w tych update'ach teraz do Isaaca pododawali, że jak się wpaci jeszcze raz na Grid Machine, to coś wyjdzie. Bez powodu by tutaj chyba nie było, nie? Boże, kto wie. Więc tak, to będzie bardzo luźny film, nawet go nie edytuję. Jestem z niego zadowolony, bo miałem też ostatnio właśnie problem, że z wielu filmów nie byłem zadowolony, jak je zrobiłem. Jestem bardzo krytyczny wobec siebie pod względem tych filmów, pod względem miniaturek. Często nie rzucam filmu, bo miniaturki nie zrobię. Mówiłem wam to o tym w poprzednich filmach, ale... no wiecie, to było nade mną górą przez jakiś czas, a to niedobrze, więc generalnie... Ja nie robię nie wiadomo czego. Ja nagrywam, kuźwa, zwykłe filmy, jak gram w gry w internecie. Więc co tu się spinać? Po prostu trzeba starać się robić jak najlepszą robotę. Mieć ciekawy temat do gadania lub mieć co komentować w tych grach i dobrze się z nich bawić. To jest cały sekret do tego, co ja robię. Także tak, fajnie, fajnie. Cieszę się, że wróciłem do Isaaca i po tym... Ja czasami sobie zagrałem jednak w tego Isaaca, ale... Było takie, wiecie, ze znużenia, wysiadłem, o nie, w tej grze się trzeba starać, to ja nie chcę. I przez co chwilę przegrywałem, miałem dość. Ej, ale wbiliśmy, zrobiliśmy coś, fajnie się wygadałem, Isaac jest cały ponownie zrobiony. Myślę, że to jest fajny kickstarter na to, żeby kanał ponownie ruszył z kopyta. Także dzięki za obejrzenie, dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że się jakoś przesadnie nie martwiliście tym brakiem filmów, że zniknę na kilka lat i w ogóle rzucam YouTube'a. Nie no, co wy. To jest moje hobby, a bez tego żyć nie mogę na dłuższą metę. Więc no, tyle. Trzymajcie się, na razie, miłego dnia.